Dzień dobry, nazywam się Cezary Żelaźnicki. Zapraszam do wysłuchania 97. odcinka podcastu Marketing Prawniczy w Praktyce. Dzień dobry, nazywam się Jacek Stanisławski i witam serdecznie w podcaście Marketing Prawniczy w Praktyce. Tę audycję nagrywamy w agencji Tomczek Stanisławski, która specjalizuje się w marketingu dla wymagających kancelarii i firm doradczych. Już za chwilę wysłuchasz kolejnej rozmowy z osobą, która sprawia, że rynek prawniczy w Polsce jest ciekawszy i bardziej nowoczesny. Jeśli wywiad będzie dla Ciebie interesujący, to oceń proszę ten odcinek w Spotify albo w Apple Podcast. Będzie mi też bardzo miło, jeśli udostępnisz albo skomentujesz tę treść w mediach społecznościowych i oznaczysz mnie. Dzięki temu doświadczenia mojego gościa dotrą do nowych osób, a przy okazji ja dowiem się, dokąd dociera podcast. Jeśli interesuje Cię rozwijanie prawniczego biznesu, to zapraszam także do odwiedzenia portalu marketingprawniczy.com. Znajdziesz tam wszystkie odcinki podcastu. Artykuł o rozwoju kancelarii i raporty branżowe, jak chociażby kancelaria na LinkedIn i język www kancelarii prawnych. Tam też dowiesz się, co przygotowaliśmy w najnowszym numerze drukowanego magazynu prawniczego. Jeśli ci zainteresuje Cię to wydanie, to wpisz kod podcast, a cena spadnie o 10%. To wszystko znajdziesz pod adresem marketingprawniczy.com. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Cezary, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing prawniczy w praktyce. Witaj. Myślę, że wiele osób, które już zaczęły słuchać ten, tego odcinka kojarzą Cię, natomiast proszę tak dla formalności, przedstaw się proszę, kim jesteś i czym zajmujesz się na co dzień. Jasne, ja nazywam się Cezary Żelaźnicki i jestem partnerem zarządzającym w kancelarii PWC Legal w Polsce. Od niedawna też jestem liderem sieci Kancelarii PwC Legal w Europie na bliskim wschodzie i w Afryce. Na dodatkowo mam taką rolę lidera obszaru włączania i różnorodności w Europie środkowej i wschodniej w PwC. Tak właśnie o tym trzecim wątku związanym z twoją rolą, czyli o wątku diversity and inclusion będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to jest temat, który myślę, że jest coraz bliższy coraz większej liczbie właścicielek, właścicieli kancelarii, też osób, które funkcjonują na rynku prawniczym. I teraz wy jako PWC Legal pokazujecie, jak to można zrobić. Macie pewne programy wokół tego i chciałbym, żeby po tej rozmowie słuchaczki, słuchacze wyszli z pewną inspiracją do tego, jak można robić to we własnym zakresie. I zacznijmy od te, takiego tematu związanego z... Yy, z płcią i z wiekiem, czyli czegoś, co no, po angielsku nazywa się gender diversity. Powiedz proszę, czym to w ogóle jest? Jak wy to rozumiecie i jak to się przekłada na wasz biznes? Jasne. Znaczy, gender equality czy, czy gender diversity to jest, powiedzmy, pewien, pewna współobecność osób tych samych, różnych płci w organizacji na ważnych szczeblach tej organizacji, no ale to jest zaledwie jakiś tam element szerszego obszaru różnorodności, włączania. Równouprawnienie płci to jest jeden wątek. Jest całe mnóstwo innych elementów, które wpisują się w obszar różnorodności i które są naszym zdaniem bardzo ważne. A dlaczego one są ważne? Bo. Uh, bo wierzymy głęboko, że... Um... Te organizacje zresztą to nie jest elementem wiary, tak naprawdę to jest kwestia doświadczenia bardzo empirycznego, wynikającego z tego, że wierzymy, że te organizacje, które są, stawiają na różnorodność, które są różnorodne, de facto podejmują lepsze decyzje, bo te decyzje są wynikiem doświadczeń, szerszego spektrum osób, niezależnie od tego, czy, one, czy to są mężczyźni i kobiety, czy, czy może to są osoby w takim a nie innym wieku, i Im, im szersze. To Spektrum, tym ta decyzja wydaje, wydaje się być lepsza. Cezary, powiedz proszę, jak to się stało, że ty w ogóle zająłeś się tym tematem inkluzywności, różnorodności? Nie wiem opowiedz, bo to jest zawsze interesujące, od czego się zaczęło. To pewnie się zaczęło jeszcze na etapie studiów, kiedy ja wyjechałem z Polski na stypendium. To udało mi się zdobyć takie stypendium. Dużej korporacji amerykańskiej, i, i wyjechałem na prawie dwa lata do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu. I ja po raz pierwszy zobaczyłem kraj, w którym jest tak duża różnorodność, jeżeli chodzi o, o różnorodność etniczną, różnorodność pod każdym względem. Tam jeździłem, pamiętam, metrem z Union Station do, do Catholic University w Waszyngtonie i ja widziałem tam całe, całe mnóstwo różnych ludzi. W międzyczasie udało mi się też zdobyć taką praktykę w kongresie amerykańskim, gdzie pracowałem z kongresmenem który reprezentował kubańską mniejszość w Miami, z Miami w, w, w Izbie Reprezentantów i to też dało mi takie wyobrażenie, jak bardzo silnym są te, te, or, te, te kraje, w których, których tak mocno kładzie się nacisk na, na, na różnorodność. I pamiętam, jak wróciłem do Polski, to tak sobie pomyślałem, że, że my jesteśmy jednak krajem, w którym jesteśmy dosyć podobni do siebie, ale, ale też jest tyle różnych wątków różnorodności, które powinniśmy, powinniśmy dostrzegać i adresować, I, i nie powinniśmy się ich wstydzić, i nie powinniśmy starać się być tacy sami, bo w tej różnorodności jest tak naprawdę ogromna siła. I, i to, to przeświadczenie towarzyszyło mi przez lata pracy w kancelariach, w PwC, i, i, i myślę, że do dziś jestem przeświadczony o tym, że, że różnorodność to jest absolutnie ogromna, ogromna siła. i i, um, ja, I adresowanie te, tego jest, jest ważne. No, można by to takim frazesem zasunąć, że podróże kształcą, tak? ale, to, ale to faktycznie no, otworzyło ci oczy w zupełnie innym momencie twojego życia i to było cały czas z tobą. To Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, w jaki sposób no, ta konsekwentnie realizowana przez was strategia włączania i różnorodności wpływa... Z jednej strony na wasze działania komunikacyjne, marketingowe, ale potem jak przekłada się na biznes? To przełożenie na biznes jest dla mnie bardzo jednoznaczne nasi klienci są przecież też bardzo zróżnicowani. E, prawnicy, którzy uczestniczą w spotkaniach, uczestniczą w spotkaniach z bardzo różnymi osobami. Tak samo jak zmienia się, zmienia się powiedzmy środowisko prawnicze, tak samo zmieniają się nasi klienci i często to właśnie zróżnicowane zespoły uczestniczące w projektach uzyskują lepsze oceny naszych klientów niż te, które są bardzo takie homogeniczne, bardzo, bardzo, bardzo podobne do siebie. Siebie, więc wierzymy głęboko, że, że różnorodność ma absolutnie, bar, czy, czy szacunek dla różnorodności ma bardzo istotne przełożenie na, na, na biznes, bo nasi klienci są też bardzo zróżnicowani i mamy do czynienia z różnymi osobami na, w gronie naszych klientów. Mhm. Czyli osoby z Waszego zespołu też potrafią. Pewnie nawet lepiej komunikować się, jeśli zrozumieją, że nie wiem, po drugiej stronie jest na przykład ktoś ze społeczności LGBT, to wiedzą jak się komunikować. No, no nie wiem, to jest na tym poziomie? czy... Myślę, że to nie jest na tym poziomie. Myślę, że to jest na, na, na poziomie takim, że jak mamy duży projekt, to staramy się w miarę zróżnicowany zespół A, zaprezentować, okay, po, po to, żeby, żeby dostrzegać różne niuanse i różne aspekty, które to, towarzyszą podejmowaniu decyzji i, i staramy się, żeby nas, żeby Abyśmy byli reprezentowani na rynku w, jako, jako zróżnicowany zespół prawników. Zastanawiam się, jak to wyglądało u Was, no, patrząc na zespół PWC Legal. Czy to jest tak, że pewnego razu Ty czy jakiś zespół osób wymyślił, Dobra, idziemy w tym kierunku, zaczniemy to robić? Czy był to jakiś element przemyślanej strategii? Czy po prostu wy już tacy byliście i tylko zaczęliście to nazywać? Jak to wyglądało? Pewnie te wszystkie czynniki wpłynęły, po, 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 po części wpłynęły na, na, na tę sytuację. Natomiast pewnie w sposób taki świadomy skoncentrowaliśmy się na tym obszarze. W momencie, w którym ja zostałem poproszony o to, aby odpowiadać za obszar różnorodności i włączania w całym PWC. Najpierw w Polsce, a później w Europie Środkowej i Wschodniej. I ja nie ukrywam, ja jestem prawnikiem. I w tym obszarze czułem się dosyć komfortowo, natomiast obszar różnorodności i włączania to był obszar, którego ja się na nowo uczyłem i, i, i pewnie, mm, pewnie poznawałem kolejne aspekty dotyczące tego obszaru, natomiast e, wydawało mi się właściwym, żebyśmy porozmawiali z naszymi ludźmi w firmie o tym, jak oni widzą ten obszar różnorodności i włączania? Co dla nich jest ważne? Jakie aspekty różnorodności są, są istotne? E, I zaczęliśmy od tego, że mieliśmy tak, taki, taki, taką ankietę wśród pracowników, gdzie zapytaliśmy o to, jakie, jakie obszary różnorodności powinny być przez nas zaadresowane w najbliższym czasie. E, Wtedy pamiętam i byłem bardzo zaskoczony, że rzeczywiście na pierwszym miejscu, takim kluczową kwestią, jaką nam wskazano, była kwestia równouprawnienia płci, a, a ściślej kwestia mniejszej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w firmie niż, niż oczekiwana. Drugim aspektem była kwestia włączania środowiska LGBT w funkcjonowanie firmy. I zdaje się, trzecim obszarem była kwestia adresowania potrzeb pracowników zagranicznych pracujących w naszej firmie. Zwłaszcza w obszarze komunikacji, oni czuli się bardzo mocno wyłączeni z szeregu komunikacji, która odbywała się wyłącznie w języku polskim. Pamiętam, że te trzy obszary no, uświadomiły mi, jak bardzo, jak bardzo wiele mamy do zrobienia I, i, i wtedy rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem strategii różnorodności i włączania, ale też rozmawiając z naszymi ludźmi. Mieliśmy szereg grup fokusowych, na których analizowaliśmy różne wypadki, różne, różne e, historie indywidualne dotyczące doświadczeń, z być może brakiem takiego szacunku dla różnorodności, nawet pewnych elementów dyskryminacji, bo mogły być w ten sposób odbierane. No i to dało taką podstawę do tego, aby pracować nad strategią. I ta strategia w efekcie powstała, i staramy się ją realizować od kilku, od kilku już lat w PWC. Mm -hmm. Zawsze mnie interesuje ten moment, który następuje po stworzeniu strategii, kiedy no jest jakaś grupa osób, które były zaangażowane w jej tworzenie. Część osób z zespołu im kibicuje, ale jest pewnie część takich, które tak albo mają do tego dość ogólny stosunek, albo wręcz są negatywnie nastawione. I ciekawe jestem, jak wyglądało samo wdrażanie tej strategii. Co wy robiliście po to, żeby to z tego papieru czy z tego pliku przeszło na codzienność. Jasne. No, to, był, to jest tak, że myślę, że do dziś istnieją osoby, które są bardzo sceptyczne w, w stosunku do pewnych działań, które, które podejmujemy. Natomiast podchodzimy do tego jako do pewnego procesu. To nic się nie zadzieje z dnia na dzień. Nasza strategia, jakby celem strategicznym jest to, aby uczynić z różnorodności i włączania element kultury PWC w Polsce, aby ta, 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 ten szacunek dla różnorodności, Rodności był był częścią DNA naszej organizacji. I Oczywiście to się opiera na wartościach firmy jako takiej natomiast, e, natomiast mam świadomość, że, że nie wszyscy patrzą na te zagadnienia tak samo, dlatego postanowiliśmy koncentrować się na trzech filarach w ramach tej strategii. Po pierwsze, e, filar edukacji. No, i, i, i ten filar trwa. My cały czas prowadzimy różne działania edukacyjne, które sprawiają, że, że mówimy o tym, jak, dlaczego ważne jest, ważne jest włączanie, dlaczego ważna jest różnorodność. Drugim filarem jest, jest filar włączania de facto, i tutaj wspieramy różnego rodzaju organizacje naszych pracowników, czy to cudzoziemców, którzy pracują w PWC, czy, czy środowisko osób LGBT i osób je wspierających, czy, czy mamy też specjalne grupy. Wspierające rodzic młodych rodziców pracujących w PWC. No i to, a to jest drugi, drugi filar. A trzeci filar to jest filar reprezentacji, czyli trochę oddziaływania już na zewnątrz. Staramy się w jakiejś mierze być rol modelem tak, dla, dla, dla innych. Staramy się współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi w taki sposób, aby, aby budować taki powszechny szacunek dla różnorodności i włączania. Mhm. A zastanawiam się, czy jest jakaś różnica między. PWC jako całością, mówię PWC w Polsce jako całością, a PWC legal, czyli jest, widzisz jakieś, nie wiem, może specyficzne zachowania między no, tą działalnością stricte prawniczą, a tą dużo szerszą, no bo. PWC jako cała, no, no jest czymś, czymś dużo większym. PWC Legal jest częścią PWC, mm. i absolutnie to, co nas łączy, to z całą pewnością wartości firmy. Jedną z kluczowych wartości jest właśnie ta troska o innych, i, i w tym zakresie jesteśmy absolutnie e, tacy sami. Natomiast jako prawnicy e, pewnie mamy swoją specyfikę, i tutaj ten element włączania i, i różnorodności jest absolutnie w, widoczny na prawie każdym spotkaniu. Jako prawnicy czasami też czuliśmy się trochę wyalienowani. Jak w, w tak dużej organizacji jak PWC, więc sami czuliśmy potrzebę tego, aby o tej różnorodności mówić, o, o, o różnorodności rozumianej jako, jako pewne, pewna e, różnorodność dotycząca m, czy doświadczeń, czy, czy, czy backgroundu zawodowego. Mhm. To mam jeszcze jedno pytanie, bo to wiesz, bardzo fajnie brzmi i, no i to też widać, że wy to robicie, ale zastanawiam się, czy w jakiś sposób Mierzycie albo analizujecie te zmiany, które zachodzą w zespole? Nie wiem, przychodzi mi na, na myśl taka metryka, że było tyle kobiet na jakichś stanowiskach, jak zaczynaliście, teraz jest tyle. Było tylu reprezentantów takich grup na, robiących określoną rzecz, a teraz jest tyle. Mhm. Nie wiem, coś takiego robicie? Absolutnie robimy i jakby kwestie, koncentrując się na, na gender equality, czyli na, na kwestiach równouprawnienia płci, no to to jest temat, który jest absolutnie priorytetem w naszych działaniach, e, zarówno w kancelarii, jak i w całym PWC. E, my e, po pierwsze widzimy, że do firmy e, dołącza na etapie takiego, na, na tym pierwszym etapie, powiedzmy konsultanta, młodego prawnika, e, nawet chyba 52% kobiet, e, a 40%, 48% mężczyzn, natomiast z czasem na poziomie dyrektora, rektora, partnera, tych kobiet jest znacznie mniej. I coś, coś złego dzieje się w międzyczasie, co sprawia, że, że my tracimy mnóstwo fantastycznych mm -hmm. talentów kobiecych i, 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 i analizujemy te przesłanki. i Mamy świadomość, że, że, że powodem tego są często pewne kwestie społeczne, kwestie dotyczące pewnych wyborów wynikających z uwarunkowań światopoglądowych, czy, czy, czy pewnych społecznych związanych choćby z macierzyństwem, Natomiast robimy wszystko, aby wskazywać, że, że można łączyć rolę matki z rolą partnerki w PWC, także w PWC Liga. I myślę, że to jest bardzo ważnym dla nas aspektem włączania i różnorodności, bo bardzo nam zależy na tym, abyśmy mieli w gronie osób podejmujących bardzo ważne decyzje dotyczące naszej organizacji także kobiety, a, 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 a tak naprawdę jak najwięcej tych kobiet. Wiem, że wy też właśnie w ramach tych działań związanych z gender equality też macie taki program czy taką inicjatywę. No znowu dużo będzie angielskiego w tym odcinku, no ale to nie unikniemy tego, bo jest, jest to jednak z tamtego kręgu kulturowego te wszystkie informacje przychodzą. Male allyship, czyli takiego wsparcia no, kobiet przez mężczyzn, ale po to, żeby. Kobiety mogły się właśnie rozwijać w tym środowisku pracy, jakbyś mógł trochę więcej na ten temat powiedzieć, mm. bo wydaje się to naturalne, ale znowu wy podchodzicie do tego w jakiś pewnie ustrukturyzowany sposób. A ja myślę, że wszyscy mamy taką naturalną tendencję do. Otaczania się i współpracy z osobami trochę podobnymi do nas. I nie winię nie, nie nikogo za to, że, że czasami mu jest łatwiej pracować z kimś, kto ma jej, jej podobny temperament, podobny sposób bycia. Natomiast no, te, te organizacje, które w taki sposób funkcjonują, one. One naszym zdaniem nie podej nie, to nie są najlepsze organizacje w sensie biznesowym, również, bo one nie osiągają najlepszych wyników. Najlepsze wyniki osiągają te organizacje, gdzie te, gdzie te osobowości są różne i to grono osób podejmujących decyzje jest takie bardzo mocno zróżnicowane. Więc male allyship, czyli takie męskie wspieranie, ma, ma polegać na tym, żebyśmy w sposób rozsądny pomagali. Utalentowanym kobietom e, znaleźć swoje miejsce w organizacji. I często jest tak, że e, pewne uwarunkowania społeczne sprawiają, że e, Niektóre nasze koleżanki chcą trochę zejść na boczny tor, i my musimy to zaakceptować, że w związku z macierzyństwem chcą się skoncentrować na sprawach, które ich zdaniem są tak naprawdę w tym momencie najważniejsze. I musimy absolutnie mieć pełną świadomość, że to, to jest absolutnie być może dla wielu osób bardzo ważny właściwy wybór. Natomiast Chcemy też wskazywać, że, że można łączyć różne role i chcemy wskazywać, że, że można odnosić sukces PWC. E, także w sytuacji, kiedy się jest mamą, kiedy się zachodzi w ciąże, można być promowanym w momencie, w którym zachodzę w ciążę. E, I mogę dostać bardzo duży, poważny projekt w momencie, kiedy wracam z urlopu macierzyńskiego. Więc ten mail allyship ship ma polegać na tym, abyśmy w sposób rozsądny wspierali kariery kobiet poprzez na przykład mentoring, e, taki zawodowy profesjonalny, Profesjonalny, poprzez e, e, takie działania dotyczące tak zwanej e, czy, czy monitorowanie tak zwanego fair allocation of work, czyli takiego sprawiedliwego dzielenia projektów. Chodzi o to, abyśmy w sposób świadomy przyglądali się temu, w jaki sposób dystrybuujemy takie m, zadania, które predysponują do tego, aby, aby przyspieszyć w karier, e, e, progresję w swojej karierze. Mm, więc. Taki, chcemy się przyglądać, w jaki sposób te działania są, są, są zadania są rozdzielane, po to, żeby, żeby się upewnić, że, że nie dochodzi tutaj do jakichś e, preferowania jednej ani, albo innej grupy. Znaczy, spotkaliście się z takim podejściem, no właśnie, pań, które mogą powiedzieć, no ale nie chcemy, żeby mnie faceci tu prowadzili za rączkę, tak, że mogą się poczuć wręcz takie nieferm traktowane, że może chciałoby, żeby ich koleżanki bardziej doświadczone albo takie, które mają większe doświadczenie też życiowe, żeby one je poprowadziły. Dlatego w nie, nie w ogóle nie wprowadzamy kryterium płci w tych programach rozwojowych. Mentorami są zarówno panie, jak i panowie. Mniej lub bardziej doświadczeni partnerzy, mniej lub bardziej doświadczeni pracownicy naszej organizacji i, i tutaj nie, 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 ma, nie mamy żadnego, nie wprowadzamy żadnego rozróżnienia. Bardzo staramy się też o to, aby aby wyraźnie podkreślić, że e, promocja czy, czy awans, on, on nie powinien, płeć nie powinna być elementem w ogóle branym pod uwagę przy tego rodzaju decyzji. Natomiast chcemy, aby wskazywać, że... E, że, że e, to nie jest tak, że, że kobiety mają nagle zastąpić mężczyzn, bo też pojawiają się głosy nas, niektórych naszych kolegów Cezary. Przecież to, to chce, żeby teraz kobiety rządziły w PWC tylko, a nie mężczyźni. To nie jest o tym. To jest o tym, abyśmy mieli równoprawny głos, abyśmy wspierali kobiety po to, aby, abyśmy mogli ich, ale też wspierali mężczyzn naturalnie w taki sposób, żeby ten głos wszystkich był odpowiednio reprezentowany. To jeszcze y, pogłębiając ten wątek, za, zastanawia mnie kwestia y, tego równego traktowania osób o różnym wieku. No bo wydaje się, że w, prawniczki, prawnicy, no jak są jeszcze, tacy młodzi kończą studia, albo są jeszcze gdzieś tam w tym okresie, takim początku rozwoju, no to przed siebie prą i tak dalej, im się bardzo, bardzo chce. Ale z kolei w, w kancelariach nie widać zbyt wielu osób, które są bardzo długo na rynku pracy. Y, które biorą udział w jakichś programach takich rozwojowych, które wspierają tych młodszych młodsze koleżanki, kolegów? Jak to wygląda u Was? Wydaje mi się, że my nie staramy się stwarzać opcje rozwojowe dla wszystkich naszych pracowników, współpracowników, niezależnie od wieku. I oczywiście w sposób naturalny do pewnych programów predystynowane są osoby z większym doświadczeniem zawodowym, a do innych z mniejszym. Natomiast wydaje mi się, że, że ta różnorodność w obszarze, że także doświadczenia, życiowego również, ona jest kluczowa do, do tego, aby prowadzić z sukcesem jakąkolwiek organizację, każdą organizację. Mhm. A czy, no bo zaraz będziemy też rozmawiali jeszcze o, o innych takich inicjatywach, które podejmujecie i kierunkach, w których idziecie, ale ciekawi mnie to, czy w ogóle badaliście na ile mm, ważne dla kandydatów, którzy starają się o pracę, no chociażby w kancelarii, tak, w PWC Regal, dla, ile ważne dla nich jest to, żeby w, że wy właśnie w ten sposób podchodzicie do budowania zespołu czy do włączania zespołu abstrahując od kwestii Fajne biuro, ciekawa marka, dobre wynagrodzenie. To dla ile ta kwestia taka nienamacalna wręcz jest istotna? Myślę, że być może będzie to dla wielu zaskakujące, ale to jest zagadnienie, które jest szalenie ważne dla nowego pokolenia. Zwłaszcza dla młodych prawników, którzy wchodzą do, do, do zawodu i sam wielokrotnie o tym słyszałem od wielu osób, które dołączały do PWC albo nawet odchodziły z PWC i, i mówiły mi o swoich refleksjach na ten temat. Wydaje mi się, że wielu młodych, ale nie tylko młodych prawników bardzo ceni sobie miejsce, w którym, w którym swoje, swój rozwój, ich rozwój jest uwarunkowany pewnymi obiektywnymi kryteriami i w którym mogą być sobą Nie muszą udawać, że są kimś innym, nie muszą dostosowywać się do, do pewnego stylu, zachowań, nie, nie muszą zmagać się z pewnymi mikroagresjami, z którymi często przychodziłoby się im zmagać jeszcze parę naście lat temu, A więc e, e, jakby. Ten, 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 ten e, fokus na e, te zwrócenie uwagi czy zwracanie uwagi na, na kulturę włączania i różnorodności, w mojej ocenie, jest jednym z istotnych elementów budujących przewagę konkurencyjną kancelarii e, wobec, wobec innych e, uczestników rynku prawnego. Czy prowadząc rekrutację już na etapie nawet ogłoszenia pracy, wy też mówicie o tych programach, które prowadzicie o inkluzywności? Czy to jest tak, że kandydat trochę musi tak przez osmozę y, nabrać tej informacji? Informacji z rynku i przychodzi im mówi tak, ja chcę u was pracować, bo tacy jesteście. Bardzo dbamy o to, aby nasze, nasze wartości były komunikowane już na etapie rekrutacji. Wierzymy, że to jest bardzo istotny czynnik związany z podjęciem decyzji o dołączeniu do nas. Co więcej, przez cały okres trwania relacji z nami, te kwestie różnorodności wybrzmiewają na różnych etapach. Po pierwsze, wszyscy pracownicy, którzy dołączają do PWC i do kancelarii PWC Legal, uczestniczą w takim procesie tzw. indakcji. Czyli takiego otwarcia, na którym słyszą wyraźnie o kwestiach różnorodności i włączania, o, o tym, co jest dopuszczalne, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie są absolutnie niedopuszczalne. I to już pewien ton wyznacza. Mówimy o tym, jakie opcje dotyczące tak zwanych grup pracowniczych, w których mogą uczestniczyć, przed nimi istnieją. Mówimy o tym, że w procesie ocen przyglądamy się i analizujemy na przykład to, w jaki sposób dystrybuujemy wyższe oceny dla pracowników, także z perspektywy na przykład płci. I na te kwestie zwracamy uwagę przez w zasadzie cały, cały okres trwania relacji z nami. Wspomniałeś o tych grupach, jakbyś mógł ten wątek rozwinąć, bo Wydaje mi się, że wiemy o co chodzi, ale, ale byś mógł to trochę opisać. Jeżeli chodzi o te grupy, my nazywamy je Employee Resource Groups, takie grupy pracownicze. My głęboko wierzymy, że poza relacją umowną pracownika z firmą, z kancelarią, znacznie ważniejsza jest taka relacja z ludźmi, którzy te kancelarię tworzą. I ona może powstawać nie tylko w takiej relacji profesjonalnej, ale także towarzyskiej, czy, czy w oparciu o pewną wspólnotę tematów, z którymi, z którymi mamy do czynienia. Mamy w Gdańsku taki zespół Legal Center of Excellence, w którym zatrudniamy cudzoziemców, którzy, jest sporo, sporo osób z zagranicy i wiem, że w sposób spontaniczny powstały tam grupy pracowników, które na przykład prowadzą między sobą lekcje językowe, wzajemnie ucząc się różnych języków obcych, czy mają wspólne zajęcia dotyczące gotowania w, w oparciu o, o, o kuchnię danego, danego kraju. W innym, inną taką bardzo ważną dla nas grupą pracowniczą jest choćby grupa Shine, czyli to jest grupa strzeszająca osoby, osoby LGBT+, plus sojuszników, sojuszników tych osób I, i to jest kolejna organizacja pracownicza, która działa bardzo aktywnie i która mocno wpływa na to, jak jesteśmy pewnie postrzegani na rynku. Co wy tym ludziom, co wy tym grupom dajecie poza tym, że jakby akceptujecie to, że te grupy są, że one się utworzyły, czasami niektóre oddolnie, być może niektóre jakoś wspieraliście ich powstanie, to co za tym wspieraniem idzie i dobrym Wydaje słowem? Wydaje mi się, że najważniejszym jest to, że dajemy pewną, pewną widoczność w organizacji na zagadnienia, które te grupy realizują. Jeżeli mówimy o, o grupie osób LGBT+, mówimy o tym, że, że naprawdę nie ma nic złego w tym, jeżeli jeden z prawników wraca z wakacji i mówi o tym, że spędził fajne wakacje ze swoim chłopakiem. W PWC nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli mówimy o tym, że... Mamy społeczność osób, która nie włada językiem polskim, a, a to, to, to musimy dostosować naszą komunikację do tego, aby te osoby nie czuły się wyłączone z komunikacji, jaka jest w całej firmie. Więc zwracamy po pierwsze, zwracamy uwagę na zagadnienia naprawdę z perspektywy tych osób ważne, po to, aby stworzyć takie warunki, żeby one czuły się dobrze w firmie, e, abstrahując od kwestii wynagrodzenia, bonusów i, i, i innych benefitów takich, które, które z pracą w PWC się wiążą. Mm -hmm. This... I to, to wspomniałeś wcześniej, mówiąc o tych jednej z grup, które wspieracie, że to są też rodzice. No i to szczególnie w przypadku mam widać, ale no coraz częściej w przypadku ojców też, chociaż zdaje się, jakieś ostatnie dane, które widziałem, to 1% ojców idzie na ten urlop tacierzyński, więc to jest powiedzmy jakiś margines błędu, tak to nazwijmy. No więc skupmy się na paniach. Czy to jest tak, że wy jakoś też wspieracie właśnie, mamy w tym, że nie wiem, droga mamo, możesz być dzieckiem, a jednocześnie możesz pracować jako prawniczka i się rozwijać, nie musisz rezygnować z kariery albo z dziecka. Tak to dobrze rozumiem? Staramy się i jest to dla nas bardzo ważne, aby, aby e, takie warunki dla młodych mam, młodych e, rodziców w ogóle tworzyć. E, masz rację, że to rzeczywiście są w 99,9% kobiety, natomiast mamy też przypadki ojców, Którzy, którzy, którzy z takich urlopów korzystają. Natomiast to, co robimy, no robimy to, co, co, co wydaje nam się być możliwe. Czyli po pierwsze mamy bardzo elastyczne warunki pracy w zakresie czasu pracy, miejsca pracy. Zanim jeszcze przyszedł COVID, my już dawno wprowadzaliśmy takie flexible working arrangements, czyli można było pracować z domu, zwłaszcza osoby e, mamy, albo rodzice z małymi dziećmi mogą, mogą pracować z domu, mogą tę pracę dostosować do swojego trybu życia, do, 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 do posiadania dziecka. Mieliśmy pewną ofertę dotyczącą tak zwanego Employee Concierge, dedykowanego dla młodych rodziców. To było takie wsparcie związane z załatwianiem pewnych bieżących, drobnych rzeczy życia codziennego, jak zaniesienie rzeczy do pralni i załatwienie pewnych takich drobnych spraw bieżących. To był element wsparcia. Natomiast najważniejszym elementem wsparcia tak naprawdę było to, że po pierwsze, po powrocie z urlopu macierzyńskiego staraliśmy się tworzyć specjalny pakiet działań, które mają tej, tej młodej mamie umożliwić pracę z powrotem na, na, w PWC. Po pierwsze, onboarding. Po drugie, upewnialiśmy się, że te projekty, które, którymi zajmowała się mama jakiś czas temu, powoli do niej wracają, że mamy jakiś plan na ten powrót, bo często, niestety, w przeszłości bywało tak, że, że nieobecność de facto, czy wyłączanie z tego takiego biegu kariery, rozpoczynało się nie w momencie, pójścia na urlop macierzyński, ale już w momencie, w którym team leader dowiadywał się o tym, że osoba jest w ciąży. No, I, już na zasadzie I tak płyniona. się nie będziesz tym zajmować później, to już się teraz nie zajmuj. Tak? Dokładnie tak. I staramy się bardzo pilnować tego, żeby żeby e, ja, moja wspólniczka, Ola, on, pamiętam, że Ola wróciła z urlopu macierzyńskiego i ja jej mówię, Ola, ja bym chciał bardzo, żebyś ty była w tym roku w procesie dyrektorskim i, i Ola miała duże wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, bo ja jestem młodą mamą. Ja mówię, nie, jesteś młodą mamą, ale ale na pewno sobie świetnie z tym Wszystkim poradzisz i poradziła fantastycznie, więc wydaje mi się, że to jest o tym, żeby w sposób sensowny wspierać kobiety w w polskich realiach to de facto kobiety. Natomiast rzeczywiście mieliśmy kilka wypadków ojców, którzy także na takie urlopy szli i pamiętam niektóre komentarze niektórych moich kolegów, którzy mówili, że to jest w ogóle, on chyba zwariował, jak to wpłynie na jego karierę. No i robimy wszystko, aby tego rodzaju decyzje nie wpływały negatywnie na karierę. Uważamy, że są absolutnie naturalną, czymś naturalnym, czymś bardzo ważnym i, 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 robimy, i staramy się, żeby, żeby nie, nie wpływało to negatywnie. To o ile wsparcie dla mam, a być może nawet dla ojców wydaje się naturalne na polskim rynku pracy, to tyle przed wasz program e, Shine, no już tak oczywisty nie jest. I chciałbym, żebyśmy krótko o tym porozmawiali. Krótko albo długo no. e, natomiast żebyśmy znaleźli na to miejsce, bo takie wprost wsparcie dla e, osób ze środowiska LGBT plus e, i ich, wspierający ich, no to nie jest coś, czym wiele firm się chwali. Tak? No raz, dwa razy do roku nagle LinkedIn staje się tęczowy i to jest taki moment, kiedy no firmy w jakiś sposób eksponują to swoje wsparcie. Natomiast no właśnie porozmawiajmy o tym, jak to u was wygląda. To, to jest tak zwany rainbow washing, które, które pewnie w jakiejś mierze też stosujemy, ale, ale wydaje mi się, że staramy się tutaj podchodzić dużo głębiej. To znaczy... Po pierwsze, znowu odwołam się do wartości PWC. W PWC jest miejsce dla wszystkich utalentowanych osób, niezależnie od tego, jakiej są płci, jakiego wieku i, i jaką mają orientację seksualną. I e, e, Osoby LGBT, plus były, są i będą stanowiły bardzo istotną część naszego społeczeństwa. Wydaje się, że w firmach takich jak nasza, ten procent, mówi się o 10% ogólnej populacji, być może ta, 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 ten procent jest mniejszy lub większy, no ale to jest bardzo ważna grupa, której potrzeby musimy adresować. A wychodzimy też z założenia, że jeżeli ludzie, Udają, że są kimś innym niż są. Jeżeli e, próbują coś kamuflować swoje naturalne potrzeby i, i e, to, to, to tracą wiele energii na, na coś, co jest absolutnie zbędne. My chcemy, aby nasi pracownicy nie tracili energii na, e, na udawanie, że są kimś innym niż są, a raczej skoncentrowali się na tym, e, co, co jest ważne dla nas, czyli na, na robieniu fantastycznych projektów razem z nami, e, bo wierzymy, że, że miejsce w PWC jest dla każdego i, i chcemy, aby, aby każdy tutaj się czuł dobrze. Więc robimy tak, stwarzamy takie warunki, żeby osoby LGBT wiedziały, że jakiekolwiek formy dyskryminacji są dla nas absolutnie niedopuszczalne, a bycie sobą jest czymś, czego oczekujemy. Ja pamiętam, jak pojechałem do Nowego Jorku na taki nasz zjazd globalny tej grupy SHAIN, na którym po którym wróciłem do Polski, bo ja bardzo byłem pod dużym wrażeniem tego, co się wydarzyło, i rozmawiałem z kilkoma osobami, o których miałem pełne przeświadczenie, że, że są osobami LGBT, i one mi powiedziały, Cezary, ale ja nie, chcę, ja nie chcę być w to zaangażowany, bo to źle wpłynie na moją karierę. No i to mi uświadomiło, jak mamy długą drogę do wykonania. To by to miało miejsce z pięć lat temu. I, i bardzo skoncentrowaliśmy się na tym, aby, aby mówić wprost o, 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 o sprawie, tak aby, jak, aby stworzyć warunki, aby każdy mógł. Mógł czuć się w PWC dobrze i być sobą, i nie czuć, że, że to źle wpłynie na, na, na karierę tej osoby. I ja oczywiście też mam świadomość, że nie każdy chce obnosić się ze swoją, swoją orientacją seksualną. Są osoby, które po prostu nie, nie mówią o pewnych sprawach i my oczywiście też szanujemy taką podstawę. Natomiast. Nie chcielibyśmy, aby nasi pracownicy czuli, że muszą cokolwiek udawać i muszą mówić, że, że, że wrócili z wakacji ze swoją dziewczyną, w sytuacji, w której byli na wakacjach z chłopakiem i odwrotnie. Mhm. Ile jest osób w tej chwili w kancelarii? W kancelarii jest w tej chwili około 130-140 osób, myślę. Okej, okay. no to yy, przyjmijmy, że zupełnie teraz zmieniamy tor. Że miałbyś stałbyś na czele kancelarii, która miałaby, nie wiem, powiedzmy, 50 osób, tak? Czyli tak jedna trzecia z tego. I nie byłoby za tobą całego wsparcia, jeśli chodzi o PWC jako takie w Polsce i na świecie, to od czego zacząłbyś wdrażać w ogóle tego typu no, strategie czy zachowania? Chodzi mi o to, żebyśmy trochę zeszli na ten poziom taki praktyczny dla ludzi, którzy gdzieś tam są na czele swoich organizacji, ale zastanawia się, no, jak ja mam to zrobić, żeby w ogóle zrobić pierwszy krok, jak, w którym kierunku mam iść, żeby mnie zespół nie wyśmiał, żeby, a co koledzy powiedzą, no bo to jest klasyka, tak, na tym rynku, tak, nikt nie powie, ale jednak będą szeptać. To, to... Ja myślę, że w przypadku mniejszych zespołów, w przypadku, nie wiem, 50-osobowej grup, to, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy bardzo bezpośrednie relacje prawie z każdym, że znamy prawie każdego, więc taka Uważność i, i wrażliwość na potrzeby każdej osoby jest dokładnie korem czy, czy, czy trzonem tego, o czym mówimy we włączaniu i w różnorodności. Więc przyglądanie się potrzebom wszystkich osób wydaje mi się jest szalenie ważne i z całą pewnością takim najbardziej, najbardziej istotnym elementem, czy najbardziej takim ważnym elementem z uwagi na wielkość populacji różnorodności i włączania jest. Jest równouprawnienie płci, więc pewnie zwróciłbym uwagę na to, czy, czy w mojej organizacji kobiety i mężczyźni mają równe szanse rozwoju. Na pewno zwróciłbym uwagę na to, aby no, nie pojawiać się na przykład w panelu ekspertów, w którym występują tylko panowie. To, to, to według mnie to jest trochę nawet w złym tonie. Jeżeli pojawiam się w gronie osób, które mają pewnie dość na, na skutek swoich doświadczeń być może dość. Podobne spostrzeżenia. Według mnie to, to, to jest mała rzecz, a, a ona robi różnicę. I być może zadanie organizatorowi konferencji pytania, czy na przykład w panelu ekspertów będą kobiety i ile ich będzie, to wydaje mi się być dobry, dobry krok. Pewnie zwracanie uwagi na, na pewne w PWC mówimy o tym mikroagresja, ale na, na język, którego używamy jest szalenie ważne, bo, bo czasami w sposób niepostrzeżony i czasami niezamierzony trochę pomijamy inne osoby i wyłączamy te osoby, używając pewnych sformułowań, które, które z gruntu nie są, nie są włączające. Wreszcie no, pewnie rozmawiałbym z pracownikami o tym, co dla nich jest ważne. na jakich obszarach chcą się skoncentrować i chyba ważne jest to, aby wprowadzić pewne takie wartości w organizacji. Jedną z nich na pewno musi być, my nazywamy ją care po angielsku, to brzmi trochę lepiej niż po polsku, ale no taka troska o drugiego człowieka, o to, e, my w pracy spędzamy znaczną część naszego życia i, i jeżeli mielibyśmy w tej pracy udawać, zmuszać się, akceptować pewne zachowania, które są nieakceptowalne, nie, nie no, no to według mnie szkoda życia na taką pracę, więc stworzenie warunków, w których każdy, ja wiem, że to brzmi strasznie Właśnie idealistycznie, ale, ale powinniśmy zmierzać do tego, aby tworzyć takie warunki, żeby każdy w tej organizacji mógł czuć się dobrze, mógł czuć, że, że ma równe szanse na rozwój, jeżeli jest kompetentny, profesjonalny i, i utalentowany. Myślę, że ważne jest też to, co powiedzieli, że doprowadzić, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie musisz udawać w pracy. Także nie wchodzisz i teraz, dobra, muszę zmienić, nie, założyć inną maskę, i tak dalej, żeby mnie z tej roboty nie wywalili, tylko jednak no, po prostu być sobą. A potem, jak to będzie sprawdzał się w tej pracy, to jest zupełnie inna kwestia, tak? bo to jest kwestia już kompetencji, tych merytorycznych, ale to nie jest kwestia bycia sobą. Ale to też nie jest kwestia tylko udawania, że ja nie jestem gejem albo lesbijką, że nie jestem, e, 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 że mam takie, a nie inne poglądy. To jest kwestia też przyznawania się do błędu. To jest kwestia przyznawania się do tego, że ja nie jestem być może w stanie poradzić sobie samemu z, z tym zadaniem. To, to, to jest dokładnie o tym, więc myślę, że to jest to, to, to jest w dużym stopniu otworzeniu takich Warunków, w których możemy, możemy być wobec siebie szczerzy i, 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 i nie musimy niczego udawać. Jeszcze z tego, o czym mówiłeś, ja wyciągam takie dwie wskazówki, może dla tych, którzy będą chcieli zacząć to jakoś nie wiem, formalizować czy wprowadzać. To po pierwsze, porozmawiać z zespołem, a po drugie, to spisać. Bo to też jest tak, że jak to będzie spisane, no to jest się do czego odnieść, a nie, nie będzie sytuacji, w której a, tam pogadali, pogadali i to gdzieś odeszło w ogóle na, w zapomnienie. A jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo mówieliście o tym takim programie, takim onboardingowym dla nowych pracowników, których wprowadzacie też między innymi przez te kwestie związane z, z inkluzywnością, z różnorodnością, czy później już w toku pracy takiej osoby, jakoś w sformalizowany sposób przypominacie te zasady, czy to już wszystkim, nie wiem, po trzech miesiącach to tak wchodzi w krew, że już nie trzeba o tym rozmawiać? Ach, my mamy cały kalendarz różnych wydarzeń, różnych działań, które mają na celu przypominanie o różnych aspektach różnorodności. W sposób naturalny w marcu mówimy o równouprawnieniu płci, w czerwcu mówimy o, o, o społeczności LGBT+, uczestniczymy w Paradzie Równości, w grudniu przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami mówimy o, o, o kwestiach niepełnosprawności, więc jakby przez cały rok rozmawiamy o, o różnych tematach i, i ta komunikacja odbywa się czy za, spra za sprawą takiej platformy komunikacyjnej, którą mamy w firmie, albo za sprawą różnych wydarzeń, które, które, i specjalnych gości, których zapraszamy na te wydarzenia, ale też bardzo ważnym aspektem w pracy jest badanie powiedzmy, jest badanie poziomu satysfakcji. No, brzmi to strasznie po polsku, ale takie, takie badania, które prowadzimy wśród pracowników, prowadzimy je cyklicznie. Po pierwsze jedno z nich to jest badanie. Tak zwane HAPI, które przeprowadzamy chyba trzy razy w roku, a raz do roku prowadzimy takie inne, bardzo duże, kompleksowe badanie poziomu e, satysfakcji pracownika, w którym zadajemy mnóstwo różnych otwartych pytań dotyczących tego, co możemy robić lepiej, jak oceniani jesteśmy za działania w danym obszarze. E, no i tutaj obszar różnorodności i włączania jest jednym z najistotniejszych w, w, dla, dla, dla nas, I, i, i z tych badań wynikają naprawdę bardzo interesujące wnioski, które, które staramy się wdrażać i, 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 i możemy je na dodatek jakby zmierzyć w danych obszarach biznesu. Badamy to oczywiście na poziomie całego PwC, nie tylko w kancelarii, ale w różnych częściach i, i wtedy możemy odpowiednio reagować i adresować tematy, które są nam zgłaszane przez pracowników. A czy masz w głowie jakieś takie, jedno z tych zgłoszeń, które tak spowodowało, że miałeś takie aha, albo tak się, wiesz, brew uniosła, że cię to zdziwiło, albo tak pozytywnie, albo negatywnie, coś przychodzi ci do głowy? Ja pamiętam, ja pamiętam ten, ten głos naszych, naszych pracowników z zagranicy, którzy bardzo narzekali na to, że, że komunikujemy się wyłącznie po polsku. I to sprawiało, że oni naprawdę czuli się wyłączeni. I tutaj absolutnie nie było żadnego wyjaśnienia. No, jeżeli jesteśmy między Narodową organizacją musimy zaakceptować pewien, jeżeli zatrudniamy osoby, które władają które wyłącznie językiem angielskim albo innym, ale nie polskim, no to musimy to uszanować i musimy sprawić, że te osoby że te osoby wiedzą o czym chcemy z nimi rozmawiać. I co? Przerzuciliście się na angielski? Ja absolutnie, w tej chwili rozmawiamy. W, 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 w całość komunikacji jest po polsku i po angielsku, albo, 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 albo tylko po angielsku. No, no to, bo dla mnie są takie rzeczy, że miło, że ktoś coś zgłosił, tylko potem coś z tym trzeba zrobić. I nie, nie? To, to trzeba jakoś zaadresować ten temat. Adresujemy ten temat na, na każdym kroku. Co więcej, nawet jeżeli mamy specjalnego gościa, pamiętam kiedyś mieliśmy Dorotę Welman na, na spotkaniu, no to ar, organizujemy i, i spotkanie odbywało się po polsku, bo ono by wtedy wytraciło trochę takiego takiej lekkości, gdybyśmy to tłumaczyli w inny sposób, gdybyśmy na wszystkim tłumaczyli te spotkanie. No, zapewniliśmy tłumaczenie. Tłumaczenie symultaniczne dla osób, które badają językiem obcym. No, no, wydaje się proste, ale nie wszyscy by na to wpadli. Nie? To, to tak. e, rozmawialiśmy o tych inicjatywach e, i o firmie, o organizacji, natomiast teraz porozmawiamy o osobie, która jest na górze tej organizacji, e, o liderze. No, w tym przypadku o tobie, ale chciałbym, żebyśmy na Twoim przykładzie porozmawiali właśnie o liderach inkluzywnych, o takich, którzy. Zwracają uwagę na te wszystkie tematy, o których dzisiaj rozmawiamy. I jak Ty łączysz te kwestie merytoryczne, no, kwestie rozwijania biznesu z byciem liderem jeszcze tutaj PWC Legal i jeszcze z tymi Twoimi rolami tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie? Ja zanim zostałem liderem tego obszaru różnorodności, i włączania, wydaje mi się, że szereg Decyzji, działań podejmowałem tak trochę nieświadomie, natomiast mam nadzieję, że byłem w nich inkluzywny i włączający. Natomiast ta rola lidera IND, ona dała mi. Taką pewną świadomość tego, jak bardzo jest to ważne. Więc teraz trochę bardziej świadomie podejmuję pewne decyzje i zwracam uwagę na te kwestie. Natomiast ja nie wiem, czy ja jestem inkluzywnym liderem. Chciałbym być bardzo inkluzywnym liderem, natomiast, natomiast pewnie to jest tak, że to jest pewne, pewien work in progress. To cały czas musimy pracować każdego dnia nad tym, aby takim liderem być i nie zawsze nam się to udaje. Ja mam absolutnie, jestem głęboko o tym przekonany, że mam taką naturalną tendencję do tego, że też chcę pracować z ludźmi, z którymi. Jest Komunikuję się najłatwiej, którzy są trochę podobni do mnie w sposobie bycia, w sposobie pracy, w sposobie, w stylu, w jakim, w jakim pracują. No i staram się tego unikać. Staram się pracować też z różnymi innymi osobami. Dobrym przykładem na to jest, jest ta moja nowa rola lidera kancelarii na Europę, no, na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. I tutaj siłą rzeczy musiałem stworzyć pewną grupę, która zarządza tym, tym, tym obszarem. I, i gdy podejmowałem decyzję o tym, kto w tej grupie się znajdzie, ja absolutnie postawiłem sobie jako kluczowe kryterium kwestię różnorodności. To znaczy chciałbym, żeby po pierwsze w miarę możliwości wszystkiego, wszystkie kluczowe terytoria były w tej grupie reprezentowane, aby ta w tej grupie i w tej grupie rzeczywiście 50% stanowią kobiety. Ta grupa jest bardzo zróżnicowana też z perspektywy doświadczenia zawodowego, wieku i, i, i jestem... Muszę przyznać bardzo zadowolony z tego, jak, jak udało mi się tę grupę skonstruować. Natomiast przy okazji tej rozmowy uświadomiłem sobie, przy okazji tego ćwiczenia, też uświadomiłem sobie, że ja pominąłem niektóre geografie, dlatego że one były trochę mniej responsywne i teraz niedawno miałem rozmowę z moimi kolegami z Bliskiego Wschodu, którzy, którzy zwrócili mi na to uwagę i, i zmieniliśmy. Mamy już reprezentanta Bliskiego Wschodu w tej grupie, więc staram się na każdym kroku i przy różnych działaniach te kwestie różnorodności uwzględniać, no tak, aby, aby, aby zapewnić odpowiednią reprezentację wszystkich, którzy, mi, którzy, którzy pracują w naszej firmie. To ja, ja mam jeszcze jedno pytanie z tym związane. Jak wygląda przenoszenie doświadczeń z innych, no chociażby obszarów geograficznych, no też miejsc odmiennych kulturowo od Polski, właśnie na polski grunt? No bo jednak no, ta polska specyfika jest jaka jest, wszyscy ją znamy na co dzień, no, i a pewnie z tych innych kultur, z innych krajów możecie się czegoś nauczyć, i, i jak to wygląda? Y Myślę, że uczymy się z różnych krajów i paradoksalnie nie tylko z krajów zachodnich, ale uczymy się też bardzo wiele z, od naszych kolegów z innych jurysdykcji. Jeżeli chodzi o, o taką budowanie strategii włączania różnorodności, na pewno dla nas Wielka Brytania jest takim ważnym, ważnym i nasi koledzy z PWC UK wiele nas nauczyli. Ale też pracując w Europie Środkowo- i Wschodniej, mamy świadomość, że musimy uwzględniać specyfikę lokalną. Danego terytorium, i e, se, ta, ta, ten obszar środko, Europy Środkowej i Wschodniej w PWC to 128 krajów, w tym są to kraje e, e, Eurazji, e, Gruzja, Azerbejdżan i my mamy świadomość, że musimy także uwzględniać specyfikę tych krajów i e, wdrażając politykę różnorodności i włączania, no, musimy mieć jako, jako taki wspólny manownik pewien szacunek, szacunek dla, dla pewnego rodzaju zachowań, które są pewnym elementem. Uwarunkowań społecznych istniejących w, 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 danym, w danym kraju i, i, i uwzględniamy tego rodzaju uwarunkowania, nie promując na siłę rozwiązań, które być może będą, będą antagonizowały pracowników w, 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 tym, w tym kraju. Jeśli jesteście tą grupą, no, która jest taka bardzo zróżnicowana, inkluzywna tej, tej, w tym twoim zespole takim specjalistycznym, to jak ci ludzie patrzą na ciebie jako na lidera z Polski? W swoich innych krajach. No niektóre te kraje są mniejsze, niektóre są większe, też są odmienne kulturowo. Czy ci ludzie jakoś te polskie doświadczenia też u siebie wdrażają? Czy, 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 czy my też dajemy jako tu Polacy? Myślę, że tu dajemy osoby? sporo, myślę, że bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że nam bardzo zależy na tym, aby wskazać, że PWC to jest miejsce, w którym nie ma, to jest organizacja, w którym nie ma miejsca na dyskryminację, i, i to jest. Punkt wyjścia. I teraz, jeżeli chodzi o pewne kwestie dotyczące na przykład włączania społeczności LGBT, to, to szereg wydarzeń, które organizujemy w Polsce, jest dostępny w całej Europie Środkowej i Wschodniej dla wszystkich naszych pracowników. I mamy świadomość, że być może nie wszyscy w niektórych krajach są. W, na, nawet ze względu na uwarunkowania prawne są w stanie organizować tego rodzaju eventy, ale chcemy, aby ci pracownicy, którzy chcą z tego kraju dołączyć do, do, do tego, co robimy w Polsce, mieli taką możliwość. I to się rzeczywiście dzieje, i myślę, że to odgrywa bardzo istotną rolę. Mieliśmy niedawno taki panel e, dla, dla wszystkich pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej, w którym mieliśmy rekordowy udział dotyczący społeczności LGBT. On, on był prowadzony, organizowany przez Polskę, e, Estonię. I e, Węgry, e, ale uczestniczyli w nim przedstawiciele naprawdę całego regionu, w tym duża część przedstawicieli krajów, w których temat włączania społeczności LGBT plus jest, plus jest tematem tabu, czy wręcz jest tematem, który jest niedozwolony. Więc e, e, wydaje mi się, że odgrywamy dosyć istotną rolę dla, w, w, w tym obszarze i, i myślę, że mamy powody do dumy z tego. Hmm. Z tego co mówisz to y, dużo już zrobiliście jako organizacja, no ty też jesteś tym motorem napędowym y, tych wielu zmian masz jakiś taki plan, co dobrze by było, żebyś, w jakim miejscu chcecie być za nie wiem, 2 pięć lat, jeśli chodzi o właśnie tą inkluzywność i różnorodność? Budowanie tej kultury włączania i różnorodności to jest absolutnie praca każdego dnia. To tutaj absolutnie nie można osiąść na laurach i, i trzeba pracować cały czas I, i, i mamy pewne cele. Oczywiście ten cel abstrakcyjny w postaci włączenia różnorodności do naszej kultury, do DNA organizacji, no to jest pewien, pewien bardzo za ogólny cel ale ale on chce Przekłada się na pewne konkretne nasze zobowiązania, które nazywamy, na, tak, na, w, które prze, prze, przekuwamy na tak zwane aspirational targets, jeżeli chodzi o równoprawnienie płci. Mamy w poszczególnych krajach pewne cele dotyczące tego, ile będziemy mieli procent kobiet w gronie partnerów firmy, ile będziemy mieli procent kobiet w gronie dyrektorów firmy, i, i staramy się te cele realizować. Wierzymy, że bez takich mierzalnych celów, szereg naszych działań będzie po prostu pozbawione no, no, istotnego efektu, czy będą nie, nie, nie będą nie będą zmierzały w tę stronę, na której nam zależy, więc mamy takie mierzalne cele, chcemy, chcemy te cele osiągać i czy nam się uda tego, nie wiem, ale, ale dlatego nazywamy je celami aspiracyjnymi, natomiast są to bardzo ambitne cele, myślę, stawiające nas w czołówce firm, jeżeli chodzi o, o kwestie Różnorodności i włączania. Cezary, myślę, że to jest taki dobry moment, żeby puentować tę naszą rozmowę, bo tak jak Tobie czy Twojemu zespołowi życzę zrealizowania tych celów, tak mam nadzieję, że osiągniemy tą rozmowę, taki cel, który ja sobie stawiałem przed nią, żeby chociaż w jednej kancelarii coś się zmieniło w tym obszarze włączania i, i różnorodności i żeby może chociaż jedna osoba poczuła się trochę lepiej w swojej firmie, żeby. Mogła przestać udawać. Że bardzo dziękuję Ci za, za ten czas, za te wszystkie spostrzeżenia, wskazówki. No i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Dzięki. To już wszystko, co przygotowałem na dziś. Jeśli masz jeszcze czas i szukasz inspiracji do rozwijania prawniczego biznesu, to jeszcze raz zapraszam Cię do odwiedzenia portalu marketingprawniczy.com. A jeśli jest ktoś, kogo Twoim zdaniem powinienem zaprosić do rozmowy, albo jest jakiś temat, który powinienem poruszyć, Koniecznie daj mi znać mailem na adres podcast albo na LinkedIn. Dziękuję, że tu jesteś. Do usłyszenia już niedługo.